wiele dobra. Pozostawiła po sobie mocne świadectwo bezkompromisowej wierności wartościom, których została wychowana. Potrafiła dla Polski poświęcić swoje życie. Z takiej rodziny się wywodziła. Danusia wzrastała w klimacie rodziny przesiąkniętej patriotyzmem, kiedy wysłała swój słynny gryps do babci Tymińskiej, że zachowała się jak trzeba. To powiedziała w nim tak naprawdę: babciu, ja nie zdradziłam wartości, w których zostałam wychowana, które wyniosłam z rodzinnego domu, ze szkoły salezjańskiej, z oddziałów leśnych. Pozostałam wierna. Taka postawa wzrusza i imponuje dzisiaj młodzieży, która zewsząd jest bombardowana zachętą do życia bez stawiania sobie wymagań i wierności. Główny Inki i cenę, jaką zapłaciła za wierność prawdzie i Polsce, ale zachowała się jak trzeba. Bohaterska sanitariuszka Inka została już w ten sposób upamiętniona i uhonorowana w co najmniej kilkunastu miastach Polski, m.in. w Pile, Warszawie, Grudziądzu, Starogardzie i Gdańsku. W Dębnie z taką inicjatywą wystąpił pan Henryk Kreczmer z Dębnowskiego Stowarzyszenia Sobu. To dzięki jego staraniom jedną z nowo powstałych ulic nazwano imieniem Inki. Potem przyszła kolej na pamiątkową tablicę, która znalazła swoje godne miejsce w tym kościele. Za chwilę zostanie ona odsłonięta i poświęcona.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Ziemię. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Prosimy Cię, Panie, błogosław tę tablicę pamiątkową i wszystkich, którzy rozpamiętując bohaterskie życie i śmierć Inki, będą rozpalać w sobie miłość do ziemskiej ojczyzny, obdarz radością udziału w chwale niebieskiej ojczyzny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Specjalne podziękowania kierujemy teraz do pana Henryka Kretschmera, który aktywnie uczestniczy w życiu małej ojczyzny. W 2016 roku założył pan Dębnowskie Stowarzyszenie SOPU, którego siedziba znajduje się przy ulicy Armii Krajowej. Celem organizacji jest m.in. pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, organizowanie imprez szkoleniowych, ćwiczeń oraz głos. Dziękuję wszystkim organizatorom. Hasło rozeszło się wśród całej naszej kochanej gminie i nie tylko, jak w Płomie. Dziękuję uprzejmie za obecność, za bardzo liczne pomoc w tej sprawie. A teraz chciałem zabrać głos. Kochani, w hasle przemyconym, w hasie o grypsie przemyconym z celi śmierci powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Jest to jednocześnie meldunek wojskowy żołnierza. Żołnierza, który dobiegł do końca. Rozkaz wykonał i przysięgi nie złamał. Jest to meldunek wojskowy. Tym można się tego. Zdanie jednak następne, którego można wyczytać, jest to testament dla nas wszystkich. Powiedzcie mojej babci, zachowałam się jak trzeba. Słowa te obiegły całą Polskę i my również powtórzmy te słowa. Jednocześnie na hasło, które powiem, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, proszę o odzew trzykrotny, krzykiem drzwi środkowienia również odpowiedziała. Powiedzmy chórem, tak trzeba.